Możecie kojarzyć trasę, którą teraz idę z poprzedniego, znaczy z pierwszego odcinka. Nie z poprzedniego, z poprzedniego raczej jej nie kojarzycie, ale tędy właśnie zaczynaliśmy naszą przygodę. Nasze pierwsze wspinanie w całym Assassin's Creed Mirage odbyło się właśnie tutaj. Szliśmy na targowisko razem z Nihal. Spotkaliśmy się z Nihal w poprzednim odcinku. No, ja mam dalej swoje podejrzenia odnośnie tego, czy ona pracuje dla Templariuszy, czy nie. Moim zdaniem tak, ale się okaże. Na razie zmierzamy w kierunku kradzieży kieszonkowej w Anbarze, którą chciałbym bardzo, bardzo, bardzo chciałbym zaliczyć, ale zaraz zobaczymy, czy nam się to uda, bo może się okazać, że nie będzie tak różowo wcale. Jesteśmy już bardzo niedaleko. Trochę się Basim musi nagimnastykować, ale spokojnie, mam nadzieję, że wszystko się nam ładnie uda, bo z tymi kradzieżami tych wyjątkowych artefaktów dla derwisza to jest po prostu, no, masakra i są strasznie trudne te kradzieże. Jak sobie zerkniemy do punktów umiejętności, no to tutaj za 4 punkty umiejętności możemy wykupić mistrzostwo do liniarstwa, ale potrzebujemy jeszcze kieszeń na eliksiry, zbieranie noży i tak dalej, więc no to po prostu... To po prostu trochę nas jeszcze czeka tutaj zabawy. Tu jest ten koleżka. Teraz się uda. Kurde, nawet nie byłem pewien. A się udało. No dobra, świetnie. Możemy wezwać naszego wierzchowca. Niedostępny? Gdzie on jest? Dziękuję bardzo. No to podążamy drogą. No, coś się nie da. Kurde, bo ja go wezwałem w jakieś takie dziwne miejsce. Okej, dobra. Wejdź po schodkach, mój drogi. Tędy. O nie, tu jest obszar zastrzeżony. Gdzie my jesteśmy? Cholera, tu jest pałac zimowy. Ja chcę przez bramę się wydostać z Anbaru. Bardzo bym prosił o taką możliwość. Musimy chyba tędy. Tu jest droga na bank. O, i bardzo dobrze. I teraz, moi drodzy, wiecie, co możemy zrobić? Możemy wezwać Enkidu. No właśnie, i tutaj sobie Basim podąża, a my jako orzeł możemy sobie lecieć za nim, a nawet przed nim i go wyprzedzić. Podążamy tam, do tej osady. Jak widzicie, jest tutaj parę miejsc godnych uwagi. Już pomijam Dur Kurigalzu, ale w samym Bagdadzie, patrzcie, jest mnóstwo potencjalnych rzeczy. Nie wiem, czy mogę umieścić tam znacznik na przykład. Chyba mogę. W każdym razie na razie podążamy do punktu widokowego w oazie. Na północ od wydm Akarków. Na tym polega cała zabawa. Ale myślę, że lepiej będzie, jeśli przerwiemy podążanie drogą i wyruszymy na własną rękę. Bo podążanie drogą ma to do siebie, że olewamy skróty. A taki skrót przez wydmy, patrzcie, jaki jest wygodny. Zaraz mój koń, znaczy mój wielbłąd padnie. This must be the oasis Nihal had in mind. Dokładnie. Północna oaza. Jest tu coś? Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Ale jest tutaj punkcik widokowy i warto go zsynchronizować. Powiedziałbym, że jest dosyć pretekstowy ten punkt widokowy, bo nic tu nie ma dookoła wysokiego, ale no, niech będzie. Ok, 89 metrów stąd mamy... Coś mamy. Zaraz zobaczymy, co to takiego. Najpierw synchronizujmy.
Kurde, to cały czas brzmi jak soundtrack z Wiedźmina. Z Wiedźmina pierwszego, z czwartego rozdziału. Okej, okay. Otwieramy mapę świata. Mamy tutaj coś, mamy wejście, słuchajcie. A co ciekawe, wydaje się, że to żółte jest pod ziemią. No dobra, mamy ukryte wejście i to jest chyba to ukryte wejście. No tak, trzeba wejść do wody. I w wodzie pewnie znajduje się tunel, który trzeba przepłynąć. Nie lubię takich, takich miejsc, ale... Co? Jest tu obszar zastrzeżony? Poważnie? O, dzikie zwierzę. Pierwszy raz widzę w tej grze dzikie zwierzę. Jest to okazja. O, jeden padł. Ten też zaraz padnie? Jak wy macie ze zdrowiem? A. Dobra. What is this? A note? Dobra, notatka. Udało się przeżyć spotkanie z żołnierzami. List od Al-Hula. Potrzebujemy więcej robotników na południu. Wstrzymaj wszelkie prace wydobywcze. I sprowadź do mnie, kogo masz, jak najszybciej się da. Dopóki nie znajdziesz sposobu na dostanie się do komnaty pod oazą, odłamki nie mogą pozostać niestrzeżone. Thabin będą nosili je cały czas przy sobie. Twój brat w zakonie Al-Hul. List Al-Hula mówi o komnacie pod oazą. No to wiadomo, tu jest wejście, tak? Ale ta percepcja Enkidu to pozostawia wiele do życzenia. No właśnie. Trzeba się tam dostać. Hey! How much longer can you hide, meat? Hey! Niespodzianka? Dokonaj skrytobójstwa 10 strażników z kryjówek. Bardzo ładnie. Nie spodziewałem się dzisiaj trofeum, a tutaj proszę, jaka miła, miła niespodzianka, naprawdę. Okej. Hold on. O nie, nie, nie. Chwila. Widać mnie? Gdzie mnie widać? A, to ta puma, która się chyba zbugowała dosyć śmiesznie. Dobra, zostawmy ją swoim sprawom. Znaczy, niech ona się zajmie swoimi sprawami, chciałem powiedzieć. A my tymczasem... wejdźmy tutaj. I zaraz zanurkujemy, tylko znajdę się idealnie pod... Mam nadzieję, że nie ma tutaj jakichś niecnych stworzeń. Dobra. Płyniemy w tym kierunku. Szybciej, bo cholera. Może być źle z nami zaraz. Niepokojące to jest, strasznie nie lubię takich akcji. No dobra, zapewne jest to komnata Isu. Tak podejrzewam. Komnata pierwszej cywilizacji. Wiecie, w uniwersum Assassin's Creed dużą rolę odgrywa cywilizacja, która była bardzo wysoko rozwinięta przed ludźmi. I to ona jest odpowiedzialna za stworzenie ludzi. Tak zwani Isu, albo ci, którzy byli przed nami. Tak naprawdę cała fabuła się... mniej lub bardziej kręci właśnie wokół nich. No dobra, na razie nie wymyśliłem, jak tu dotrzeć. Albo jednak. Dobra, mamy to.
No, jakie pajęczyny obleśne. No i faktycznie chyba się nie pomyliłem, bo styl architektoniczny przypomina Isu. Tak, jak najbardziej. What magic is this? Surely there is a way to diminish it. Ujawnij tajemnicę komnaty, zebrane odłamki 0 na 10. Tutaj 3 i tu 2. Patrzcie, tutaj wszędzie coś się znajduje. Tu sztylet. Tutaj skrzynia, więc pewnie strój. I tu miecz. Dobrze. Tutaj strój, ewidentnie. Zawsze jest taki super strój do odblokowania w asasynach. I to jest właśnie taki przypadek. Dobra, czy jest sposób, żeby stąd wyjść? Szybka podróż do punktu widokowego i tyle. Muszę zebrać odłamki i dziękuję bardzo. To jest mój sposób teraz. Patrzcie, super, super, że jest ta przestrzeń. Okej. Jesteśmy. No cóż, tajemnice komnaty na razie pozostaną przez nas nieodkryte. W śledztwie mamy tak. Zakon rozdzielił odłamki między swoich członków. To starożytne miejsce wydaje się być pełne jakiejś energii. Przerywamy śledzenie. Możemy udać się do sklepu derwisza, to jest raz. W kodeksie mamy nowy wpis, tajemnicze odłamki. Elitarni członkowie zakonu zwani Tabin przenoszą z i do Bagdadu pewne tajemnicze odłamki. Korzystaj ze wzroku orła, aby ich znajdować, zbierać te fragmenty i ujawniać ich sekrety. No to właśnie tak zamierzam. Anbar, nowa baza danych. Powstały dawno temu Anbar był przez krótki czas przed założeniem w 762 roku Bagdadu stolicą kalifatu Abbasydów, zaś później zachował swoją rolę placówki administracyjnej oraz ważnego punktu handlowego. Dziękuję. Myślę, że możemy w takim razie stąd iść. Nasz wielbłąd tutaj cały czas na nas czeka. No to jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym w tym odcinku wykonać. Mianowicie, jak sobie zerkniecie... O, swoją drogą, historyczne miejsce mamy następne, tak? Czy to już jest odkryte przez nas? Zaraz się okaże. 500 metrów stąd, to nie tak znowu daleko. Nasz wielbłąd się trochę pomęczy, ale trudno. Chcę to jak najszybciej ogarnąć. Nie aż tak daleko stąd, ale jeszcze to samotne drzewo, to bym zobaczył, o co tu chodzi. Nie umrzesz? Nie umrze. Po prostu się zmęczył. Okej, przy samotnym drzewie nie ma nic. No i pytanie, czy ja tego założenia Bagdadu już kiedyś nie widziałem, bo... To nie jest ten punkt, w którym zaczynaliśmy? A! Tu nawet jest powiedziane wprost, że to jest już przez nas odkryte wcześniej. No tak, bo inaczej to by się nie nazywało założenie Bagdadu, nie miałbym tego w głowie. Dobra, mamy za zadanie ukraść łódź. Zobaczmy, o co chodzi w tym queście. Kradzież łodzi, wykradnij łódź z ładunkiem zacumowaną w śluzie rowu na Włościach. Nie daj się wykryć, to jest cel dodatkowy. To akurat jest taki cel, że bardzo chętnie go wykonam. I faktycznie, 600 metrów stąd, no cóż, będzie kolejne skradanie i na szczęście, to będzie brutalne, co powiem, na szczęście możemy zabijać, więc pół biedy. Tędy sobie przejdziemy. Mam nadzieję, że rzekę da się przekroczyć jakoś bezboleśnie, jak się jest wielbłądem. Jest tu jakiś brud? O dziwo, jest, dobrze. No to brniemy. Czemu zwolniłeś? Nie może szybciej jakby teraz w tym momencie. Odpoczywa. Dajmy mu odpocząć. No nie, już w ogóle automatycznie teraz już wolno. Wielbłąd chodzi. Okej. Brama grecka, odkryto nową lokację. Łódź jest. Łódź jest gdzieś tu. No dobra. Jeszcze tylko szybciutko bym
bym tutaj strażników sobie ogarnął. Tu nie ma nikogo. Okej, okay, tu na murach oczywiście, że są. Jak żeby inaczej. Dobrze by było zacząć na szczycie, żeby mnie nikt nie widział na pewno. Dobra. Drapieżny ptak, co tu się wydarzyło? Oznacz 100 strażników z pomocą Enkidu. Drugie trofeum w tym odcinku. Ja jestem zachwycony. Jak mi to idzie. No cóż, oznaczanie się wcale nie skończyło, bo warto ich oznaczać. Bagdadzkie opowieści w Harbii odkryliśmy. Nie wiem, o co chodzi. No i dobra, co my tutaj... Jak my tutaj... Jeszcze jest jeden. I tu jest jeszcze jeden. Dobra. To są wszyscy. Teraz trzeba pomyśleć, jak to rozegramy. Proponuje się śluza rowu na Włościach. Tak nazywa się cała lokacja. I teraz tak. Mamy tutaj tego strażnika. O nie, 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 nie. Do you think you're doing? It was necessary. Dobra. Nie widać mnie? Haha. Dobrze. Teraz pytanie, co dalej? Dobrze by było nie dać się wykryć. Dobra. Powolutku. Słuchajcie, nigdzie nam się nie śpieszy, tak? Dobra, on jest tam odwrócony i cały czas patrzy. Moglibyśmy próbować strzelać im w głowy, ale to się mija z celem. Mam mało tych. Mało noży. Teoretycznie mógłbym też próbować się skupić, ale... Ja wiem. Dobra, ty idź sobie stąd. Ja mam na ciebie plan. Idź, 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 idź. Dobra. Okej. I teraz czekamy, aż on tu podejdzie znowu. Tam mamy bagdadzką opowieść? Tak, bardzo ciekawe. Dobrze. Zrobimy sobie bagdadzką opowieść, ale to chyba już nie w tym odcinku. Dobra, on tu zaraz będzie bliziutko. My sobie go wtedy chapniemy. Don't worry. We won't let our guard down. Just hey. Pięknie. Dobra. Wow, nie! Dobra, zabijcie mnie. Poważnie mówię. Zabij mnie. Dobra, nie daj się wykryć, jest odnowione. Jeden błąd kosztował wiele. Pomyliłem przyciski, ale to może mi wyjść na zdrowie. To wyszło mi na zdrowie. Thank you.
O, jakie ukończyłem wyzwanie Ubisoftu? Otrzymałem jakieś units, słuchajcie. Teraz powolutku. Na razie nie gwizdżemy. Może się okazać zgubne dla nas. No dajesz. Hey, I got your back. What was that? Is going on. To conceal outlaws. Hold on. Teraz tu. Się kurde nie dam, dokładnie. Teraz ten. On jest duży. Ale go też załatwię. Dobra. Jakbym się wspiął i spróbował najpierw tych na górze? Nie, najpierw tych. Najpierw tego dużego, bo on mi może najwięcej krwi napsuć, potencjalnie. Nie wiem, czy dam radę go załatwić ciosem jednym. To jest dosyć ryzykowne. Ale jednak... się udało. Teraz ty. Dobra, próbujemy. Dobra, ktoś się skapnął? Nie. A, mam pełne zdrowie. Pilna przesyłka. Dostarcz te oliwki szybko do dzielnicy mydlarskiej. Poinformuj odbiorcę, że zostały świeżo zerwane z drzew klasztornych i są specjalnie wyselekcjonowane do produkcji mydła. Nie zwlekaj. Nowa Umvalad złożyła duże zamówienie dla haremu na mydło, którego... kluczowym składnikiem jest oliwa z oliwek. Za dostawę otrzymasz standardową zapłatę. Dobra. To jeszcze ta dwójka na górze i już w ogóle będzie rewelacyjnie. Tylko tak. Tam jest ten jeden. Dobra, spróbujemy to załatwić bez nich. Tak proponuję. Świt nadszedł. Kurde, cały czas się boję, że te dźwięki... to jest coś nie tak. I została tak, dwójka na dole. Kluczowa z tą łodzią ogólnie. I ta na górze, tych dwóch ziomków. On odejdzie. O właśnie. A ja... zabiję tego. Kurde.
Ja pierdzielę, co ja zrobiłem. Find peace, warrior. Dobrze. Skrzynia przeszukana. Nawet jakieś komponenty wleciały, więc w ogóle super. I zostało ich dwóch. Jeden centralnie nas może zobaczyć. Więc to jest nie... niedobre. Ale się tym zajmiemy. Nóż do rzucania. Super. Rewelacyjnie. Teraz tak. Ten nas nie zobaczy. Raczej. Ale na wszelki wypadek... Kurde, on tak chodzi. Trapię się po tej głowie. Weź się uspokój. Dobra, wespnij się tu i go zabij. Dobra, zabiłem wszystkich i dopiero teraz kradnę tę łódź. Już się wykryć nie dam. Brama jest sterowana za pomocą dźwigni. Super. No to jeszcze szybciutko tutaj. Doskonale. Mam nadzieję, że tamten strażnik nie ogarnie. Dźwignia jest tu. Should be smooth sailing from here. No to lecimy. I ogólnie to mam nadzieję, że wykryć się nie dam. Okej. Okay. I am in the clear. I will dock near the drop-off. Well executed. No, wiadomo. Bardzo dobrze wykonane. Zaraz dostarczę tę łódź i... Uuu. No dobra, za trzecim podejściem się udało. Później już poszło jak spłatka. Pięknie, wypływamy na otwarte wody. Można przyspieszyć? Reorientacja, uuu, patrzcie jak ładnie. Nie znałem tej umiejętności wcześniej. Do przodu, do przodu. Tu jest umówione miejsce. Chyba z drugiej strony. Nie no, tu przez bramkę. O, patrzcie, 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 patrzcie. Halo? A, to przepraszam, muszę teraz obrócić tę łódź. Dobra, powoli. Reorientację zróbmy. Nie ogarnąłem do końca, ale... Na szczęście się udało w miarę. Derwish's men will recognize the boat. My part is done. Okej. Udało się, sztony kupieckie, ile mamy w ogóle... Ile w ogóle mamy wszystkiego? To jest zarąbiste. Jesteśmy w rejonie... A, no, znam ten rejon. Tutaj nawet handel morski miałem niedaleko. Historyczne miejsce. Tu mamy następne historyczne miejsce. I tu mamy następne historyczne miejsce. I ja bym to wszystko chciał odkryć w następnym odcinku, łącznie z tą bagdacką opowieścią. Także dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Jeśli tak było, no to wiadomo, wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę, subskrypcją. Widzimy się w odcinku 12, w którym to będziemy dalej zajmować się questami pobocznymi. To by było na tyle, moi drodzy. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się i cześć.